To jest grupa czterech przedmiotów, to jest druga grupa czterech przedmiotów, jeżeli mamy dwie grupy i w każdej z nich mamy po cztery przedmioty, to już wiemy, że możemy to zapisać jako 2 razy 4, co oznacza to samo co 4 dodać 4. Mamy w tym zapisie dwie czwórki. Mamy czwórkę w tej grupie i drugą czwórkę w tej grupie. Co razem równe jest, jeżeli mamy 4 dodać 4, Albo mamy dwie grupy po cztery przedmioty, to w każdym z tych przypadków razem będzie osiem przedmiotów. I możemy to policzyć, tak żeby było widać o co chodzi. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem przedmiotów. Chciałbym, żebyście teraz zatrzymali to wideo i spróbowali pogrupować te osiem przedmiotów w jakiś inny sposób, żeby ósemka była wynikiem działania na innych liczbach. Tutaj ósemka jest wynikiem działania z użyciem dwójki i czwórki. 2 razy 4 równa się 8. Spróbujcie skonstruować ósemkę z innych liczb całkowitych. Podzielcie ósemkę na grupy w jakiś inny sposób. Zatrzymujemy wideo i dzielimy. Dobra, zakładam, że przytrzymaliście ten film i zrobiliście to, o co was prosiłem. Teraz zróbmy to razem. Zamiast spojrzenia na ósemkę, jak na dwie grupy po cztery, możemy spojrzeć na nią, jak na 4 grupy po 2. Jedna grupa po 2, druga grupa po 2, trzecia grupa po 2, czwarta grupa po 2. I możemy to zapisać jako 4 razy 2 równa się 8. Możemy to też zapisać jako 4 dwójki. Mamy 4 dwójki. 1, 2, 3, 4. Każda z tych grup ma w sobie dwa przedmioty, czyli są to 1, 2, 3, 4, dwójki. 2, dodać 2, dodać 2, dodać 2, równa się 8. Te dwa zapisy są równoważne. 4 razy 2, czyli dosłownie 4 grupy po dwa przedmioty, każda to to samo co dwójki w ilości 4 dodane do siebie. Tutaj mamy 2 czwórki dodane do siebie, 1, 2, a tu mamy 4 dwójki dodane do siebie. 1, 2, 3, Czwarta. Dodaliśmy nasze cztery dwójki i otrzymaliśmy w wyniku ósemkę. W jaki inny sposób możemy jeszcze przedstawić ósemkę? Możemy jeszcze pokazać ósemkę jako 8 grup po jednym przedmiocie: każda, jedna grupa, druga grupa, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. I możemy to zapisać jako 8 razy 1, co znowu równa się 8. A jeżeli chcielibyśmy zapisać to jako wielokrotne dodawanie jedynki, to będzie to 1 dodać 1 dodać, 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, równa się 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jedynek. Jaki jeszcze sposób przychodzi Wam do głowy na przedstawienie ósemki jako zbioru równych grup? Możemy jeszcze przedstawić ósemkę jako jedną grupę złożoną z ośmiu przedmiotów. Jedna duża grupa ośmioprzedmiotowa. Całe to wszystko jest jedną dużą grupą złożoną z ośmiu. Możemy to zapisać jako 1 razy 8, co oczywiście równa się 8. W jaki sposób? Rozpiszemy to teraz na dodawanie. Nie mamy żadnej większej ilości ósemek do dodania. Mamy tylko jedną ósemkę. Więc jeżeli chcielibyśmy pododawać, tak jak robiliśmy to poprzednio, to będzie to tylko ta jedna ósemka. I równa się oczywiście 8. Pozwólcie, że zadam Wam teraz inne pytanie. Dotychczas koncentrowaliśmy się na każdej z tych grup pojedynczo. Co byście powiedzieli, gdybyśmy teraz spojrzeli na to wszystko jako cztery grupy po 8 każda? Zacznijmy od naszej początkowej sytuacji i zaznaczmy nasze cztery grupy po 8. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Mamy cztery grupy po 8. 4 razy 8, co oznacza to samo, co 8, dodać 8, dodać 8, dodać 8. Ile to się równa? Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i policzcie szybko po swojemu. Możemy policzyć wszystkie te przedmioty po kolei, ale możemy też dodawać ósemkami. 8, 16, 24, 32 równa się 32. Albo moglibyście powiedzieć 8 dodać 8 równa się 16, dodać 8 równa się 24, dodać 8 równa się 32. Ale możecie dodawać te przedmioty po jednym. Liczy się wynik. No to do zobaczenia.